Siemaneczko, witajcie. Ostatnio walczyliśmy z szalonymi krowami. Dowiedzieliśmy się, że był jakiś konfidencik. Jakiś feniks. Czy coś. Kapliczki na razie nie będę marnował. Z prostych względów. No a tutaj proszę bardzo, kolejna bitka. Jedziemy z Nilfgaardem. Z nimi trzeba krótko, wiecie. No. To na pewno jest ważna lekcja. Tylko jaka? Lewa, prawa, lewa, prawa. O, werblista. I pios. Nie chciałbym werblisty marnować. Szczerze, tutaj mam werblistę, więc... Nie widzę sensu. Nikt nie ucieknie! Wskaż mi cel. Dobra. Pytanie, czy będzie chciał cisnąć mocno, czy sobie odpuści. 102, 103. Tak jak zresztą zawsze robił. Dobra. Szkoda, że straciliśmy. Ale z drugiej strony mamy miotaczy. Podpalaczy, miotaczy. Myślę, że będzie miło. Mamy więcej werblistów. Aż trzech. O, no dobra. Na razie ich rozstawimy. Podpalimy górny rząd. Myślę, że to ma sens. Chyba coś się ulatnia. Ciebie trzeba rzucić, żebyś zadawał jakiś damage. Czas na pościg! Werblucha trzeba rzucić. Nilfgaard! W kółko to samo. Dobra. Ruszać się! Dostałeś kiedyś kamucę w ciebie? Się tam podpalać. Elsie gadanie. Marnuje się w wodzie. Ten się nada. Trzeba go spacyfikować chyba, co? Raz trafiłem prepa z 200 kroków. Zębem wiewióry! Arbalest, na twój rozkaz. No, bardzo mi miło. Nie wiem, chyba kuszluków sobie zgarnę. Rozkazem. Wtedy ich tu rozstawię, zacznę strzelać i
Walczcie dla cesarza, a może zostaniecie wyzwoleni. Pancerz ich nie uratuje. Lyria! Wystarczy jeden strzał. Jazda, pusznicy. Dobra. Teraz wszystkim zadam po 3. Ten jest krnąbrny. Można powiedzieć, że będzie na 0. Dobra. Jeszcze ejk. Łapko! Jest warte 20 florenów! Stawaj, jeśli masz honor! Kiedyś byłem myśliwy, ale pieniądz gorszy. Została ci jedna karta, więc nie zrobisz mi żadnego Armagedonu. Najlepszy towar jest w Zerikanii. Poszło całkiem sprawnie. Coś tu jeszcze jest, tylko jak się tu dostać? Pewnie jakoś dookoła. God damn it, aż tak? No nie było to totalnie warte naszego czasu. Ale serio, 48 koła? To jest jakieś przegięcie. Tu była kapliczka, więc ją odwiedzimy. Kolejny gród do rozwalenia, później tutaj dwa znaki zapytania, kolejny gród. No, myślę, że w 2 odcinki się obrobimy. Piechota z Gesso, a mamy chyba piechotę z Gesso, tak? No. Jeszcze nie jest za późno, żeby zrezygnować. Dopchnąć sens. Wiesz, że coś uwiera. Grubo. Macie jeszcze psa do kompletu. Twoje życie należy teraz do mnie. Raz matka rodziła, raz się zdycha! Mamy dwóch kuszników, więc jakieś tam obrażenia. Dobrze, wiecie, przy pierwszej nie chcę jak za dużo wykorzystywać kart. Bo im chcę wygrać, ale małym kosztem. Ciebie tak już nie będzie, więc... Im są większy, tym łatwiej trafić. Mądry wybór. Nie mogę pasować.
No, bardzo mądrze. Dużo werblistów trzeba to będzie wykorzystać, oczywiście, jak najbardziej. Nowe rozkazy? Nie. Dobra, kusznik wiedzie. Order! Albo nie, w sumie zaczniemy rzucać. W kółko to samo. Rzucimy wszystkich werblistów, jakich mam. Marnuje się w wojsku. O! Załatwmy to szybko i boleśnie. Nie widziałem, że taką kartę ma. Tego nie było w podręcznikach. Lewa, prawa, lewa, prawa. Dobra. Skończyli mi się. Nie tam głośno! Kwizer polityczny usłyszy! O, Gaskon dostaje. Dobra, Krasna. Sępem wiewióry! W końcu. Nie trzeź tym! Wskaż mi cel! Tak powiem, doczekałem się w końcu moich ulubionych podpalaczy. Raszejs! Intwe! Intwe! Na kogo posiłki rzucić? Może teraz na werblistów? Znów na wrót. Chociaż myślę, że kusznicy zrobią robotę. To jest jednostka, którą lubię. Arbalest, na twój rozkaz. Od samego początku szanowałem. Liria! Wystarczy jeden strzał. To było trochę słabe. Proszę mi rozstrzelać tych państwa. To było nice. No, tutaj ładne opalanko widzę wchodzi. Nie tak głośno! Oficer polityczny usłyszy. Dobra, leczmy teraz ich. No i koniec. Tu się już raczej nic nie wydarzy więcej. Ale widzę, wszystko pcha tu. Znów na front. Mimo, że są doły wilcze. No, proszę bardzo, jaka skomplikowana dróżka tutaj do tych łupów. Co, zrobimy sobie szybką podróż i lecimy głównym szlakiem, może tak to nazwę, dalej. Mewe dotarła w okolice Otoku, miasta słynącego niegdyś z licznych manufaktur i hut. Dziś większość z nich była zamknięta. A czemu? Kiedy Mahakam otworzył bramy dla ludzkich kupców,
Ci szybko odkryli, że tamtejsza broń jest tańsza i lepsza niż towary z otoku. Karawany zaczęły omijać Rivie, kierując się w góry. Widząc nadciągających Liryjczyków, Nilfgaardczycy porzucili miasto, zostawiając za sobą otwarte bramy. Nie uciekali jednak z pustymi rękoma. W ich taborze jechało kilkanaście wyładowanych po brzegi wozów. Ciekawe, co w nich jest. Coś ciężkiego. Odparł Gascon, mrużąc oczy. Spójrz tylko. Każdy wóz jest zaprzęgnięty w dwa konie. Zostawiają głębokie ślady. Cokolwiek wywieźli z miasta, powiedziała Mewe, należy do mnie. I do mnie wróci. Do ataku! Królowa spięła konia ostrogami i puściła się w pogoń za Nilfgaardczykami. Ci, widząc, że nie unikną walki, wstrzymali marsz i przyjęli formację obronną. Nie ma co. Zabrali coś nam, więc my to zabierzemy im. Okej. Stać! Cokolwiek wieziecie, należy do mnie! Doganiają nas! Dalseifel! Duwen i Gloy! Co ty na to? Marnuje się. Dobra. Tam sobie boostuj ile chcesz. Wojenka, wojenka. Chyba coś się ulatnia. No coś się ulatnia. Diady. Ją na koniec rzucimy. Znaczy na koniec, no taki... Przed koniec, rzekłbym. Arbalest, na twój rozkaz. Diabli by to wszystko wzięli. Pancerz ich nie uratuje. Dobra. Przed koniec, w sensie na przedostatni rzut. Nazywam przed końcem. Nie wiem dlaczego, no ale trudno. Liria! Dobra, 4 punkty ci zostały. Teraz ciebie rzucę i cię mogę zdjąć. 2 nawet. Wystarczy jeden strzał. Wskaż mi cel. Dobra, pięknie. Tych tu trzeba wytłuc, tylko jakoś tak masówką. O, to będzie dobre. Ciebie rzucimy, żeby zdjąć. Ode! Albo tak na dobry początek. Ale widzicie, robi wszystko, żeby tu nie wleźć. W te podpalone. Będę potrzebował zdjęcia zakłada. 51, no to już ładne cyfry. Mam piach w butach. Gorsze jest to, że on tutaj bardzo usilnie chce tym kusznikiem tutaj przyszaleć. Dobra, idziesz ty. Miałam nadzieję, że załatwimy to inaczej.
Teraz się tam zapcha. Spasowałeś. No tak, bo nie masz kart. Jak mi przykro. Jeszcze cię skompromituję troszeczkę. Się ładnie tam poopalałeś. I... było miło. Dość, dość! Nie będziemy umierać za ten złom! Mewe własnoręcznie zakuła w kajdany dowódcę nilfgaardzkiego oddziału. Młodego szlachcica z pedantycznie przyciętym wąsem. Jak się okazało, dobrze znał wspólną mowę. Co jest na wozach, kapitanie? Złom, wasza wysokość. Odparł nilfgaardczyk, po czym dodał, widząc zdziwienie królowej. Nasi inżynierowie planowali wykorzystać manufaktury w Otoku, ale okazały się zbyt prymitywne. Dostałem rozkaz, żeby wywieźć wszystkie metalowe części. Mieliśmy je przetopić na groty. Nagle uleciała duma ze zwycięstwa. W Mewę wezbrała złość na nilfgaardczyków i wstyd. Wstyd, że dla najeźdźców jej ojczyzna była tylko małym, zacofanym krajem, który nie nadążał za resztą świata. Mewę zatrzasnęła z hukiem skrzynię. Jedźmy do Otoku. Miasto robiło przygnębiające wrażenie. Sypiące się mury, wybite okna. Mieszczanie patrzyli na wkraczającą armię spod łba w milczeniu. Do czasu, aż zobaczyli Wilema. Wówczas rozległy się gwizdy. Mewę postanowiła zwrócić się do tłumu. Mieszkańcy Otoku, jesteście wolni. To koniec nilfgaardzkiej okupacji. I początek nowej! Postradałeś zmysły, człowieku? Nie rozpoznajesz naszych sztandarów? Masz przed sobą liryjską armię. Sztandary poznaję i owszem. Służyłem pod nimi 15 lat w randze sierżanta. A potem wróciłem do mojego rodzinnego miasta. I co tu zastałem? Nędzę, pani. Wszystko podupadło za sprawą krasnoludów. Od lat zalewają Rivie swoimi towarami. Naszym kowalom nie opłaca się już nawet palić w piecu. Mówisz, że to liryjskie wojsko? Kolory niby się zgadzają, ale broń nie powstała w naszych kuźniach, tylko w Mahakamie, u naszych najgorszych wrogów, których widzę w twoich szeregach. I to razem z księciem Wilemem, który dopiero co klękał przed czarnymi. Jaką wolność nam zwrócisz, pani? Co najwyżej taką, że będziemy żebrać o chleb we wspólnej mowie, nie po nilfgaardzku. Żebrać? O czym ty mówisz? Bez cła na mahakamskie wyroby nasze warsztaty upadną. A ty, pani? Nie dość, że nie próbujesz odciąć kraju od ich towarów, to sama je tu sprowadzasz, maszerując pod ramię z krasnoludami. Jest wojna. Robię, co muszę, żeby wygrać. Tak, pani. Zaciągasz u krasnoludów długi. Długi, które wkrótce trzeba będzie spłacić. Kosztem naszych rzemieślników. Dość tego. Masz szczęście, człowieku, że królowa jest miłościwa. Ja kazałbym cię ściąć. Rozejść się! Przed wyruszeniem z Otoku królowa zwołała radę. Proponowano różne rozwiązania, ale ostateczna decyzja należała do Mewy. Królowa uznała, że nie może pozostawić mieszkańców Otoku bez pomocy. Czas, żeby znowu zabrzmiały wasze młoty i miechy. Weźcie to złoto i pokażcie, na co was stać. Niestety, mimo wsparcia władczyni, riwskie warsztaty nie były w stanie konkurować z krasnoludami z Mahakamu. I kilka miesięcy później musiały się znów zamknąć. Mewę straciła wiele pieniędzy, nie zyskując nic w zamian. Trzeba podnieść cła na towary z Mahakamu, tak żeby handel z krasnoludami się nie opłacał. Nie będę brał od ludzi hajsu, którym dałem przed chwilą hajs, tak? Okej. Tu mamy puzzle, tu mamy jakieś miejsce.
No i zbliżamy się nieuchronnie. Myślę, że kolejny odcinek. Ależ wieje. Będzie już tym ostatnim. No i trzeba będzie się powoli zbierać na podsumowanie tej gry. I tego, jak mi się w nią grało. Atakujesz najsłabszego. Trenowałem cały tydzień. Co mam sobie nie poradzić? Ostrym do góry, tak? Fuck. O, ciężkie puzzle, nie powiem. Gdybyś mniej towarów wiózł, to może byś uciekł. Trenowałem cały tydzień. Co mam sobie nie poradzić? Jakby ktoś pytał, nie widziałaś mnie. Fuck! Znowu przegram. Ręce do góry, ale już! To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Fuck. Zamień siłę jednostki na siłę jednostki, która znajduje się po prawej stronie. Jakby ktoś pytał, nie widziałaś mnie. Aaaa.
czyli trzeba mi zagrać. Albo w złocie, albo we krwi. W te żniwa miast żyta czarnych będziemy kosić. Witaj, o co chodzi? Tydzień. Co mam sobie nie poradzić? Po lewej stronie, tak? Jakby ktoś pytał, nie widziałaś mnie. Nadzorców? W te żniwa miast żyta czarnych będziemy kosić. Moment. Jeżeli siła jednostki... Mniej towarów wiózł, to może być uciek. To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Witaj, o co chodzi? Fuck! Siłę jednostki na siłę jednostki, która znajduje się po lewej stronie, czyli dobrze. Ostrym do góry, tak? Dobra, chyba zaczynam rozumieć. Trzeba było słuchać mojej baby. Gdybyś mniej towarów wiózł, to może byś uciekł. Już jest źle. Powinienem tu zaznaczyć. I teraz tak. To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Witaj, o co chodzi? Mam mniej więcej koncept, tak? Na początku idzie chłop i chłop jest boostowany.
Gdybyś mniej towaru wiózł, to może byś uciekł. Witaj, o co chodzi? Nie idziemy jeszcze na front, prawda? Jakby ktoś pytał, nie widziałaś mnie. Trenowałem cały tydzień. Co mam sobie nie poradzić? Prawie. Ty jesteś na początku. Słuchać mojej baby. My to zapłacisz. Albo w złocie, albo we krwi. Ale to jakaś pomyłka. Wcale nie jestem czarodziejem. Byłem bankrutem, zostałem rekrutem. Teraz tak. Tu. Witaj, o co chodzi? Pięknie. Pozbierajmy to wszystko. Udało się jakoś. Drogą prób i błędów. Jak zresztą zawsze. Dobra, zerknijmy, co tutaj się dzieje na tej mapie. Wszystko wskazuje, że kolejny odcinek będzie finałem. Czy tutaj chyba coś jest? Jest. Z tej strony, co prawda, ale jest. Zabierzmy. Świetnie. Okej, i w tym momencie się z wami żegnam, już można powiedzieć w przedostatnim odcinku tej serii. Także trzymajcie się i do następnego. Hej! Nilfgaard tego pożałuje. Klnę się na wszystko, co święte.